Cześć! Dopiero co widziałem reklamę Pudding na zimno, pogoniłem do sklepu i kupiłem od razu dwie paczki. Jeden waniliowy, drugi czekoladowy. Dodatkowo do tego puddingu będziemy musieli dodać mleko 300 ml, przynajmniej tak pisze z tyłu na opisie. Jeżeli chodzi o ten pudding, wiele nie oczekuję od tego proszku. Aczkolwiek mam nadzieję, że będzie dobry, ponieważ nienawidzę gotować budyniu. Lubię budyń, ale nienawidzę go gotować. Nienawidzę tej okropnej skorupy, która robi się na ciepłym mleku. Dlatego też wiążę nadzieję z zimnym puddingiem winiary. Do dwóch pojemników odlewam po 300 ml zimnego mleka. Pamiętajmy, żeby miało ono mniej lub około 10 stopni Celsjusza. Podobno, jeżeli jest mleko ciepłe, gorzej wiąże i ten pudding jest taki rzadki. Robi się jak błoto. Swoją drogą jestem ciekawy, czy ten pudding się rozszerzy, czy zostanie go tyle samo, co widać teraz na filmie. Mam nadzieję, że nabijemy do niego powietrza i dzięki temu będzie go więcej i będę mógł się podzielić, że tak powiem, z całą rodziną. Do jednego wsypuję czekoladowy, do drugiego wrzucam waniliowy, odpalam blender i działamy z ubijaniem. Oczywiście, jak zwykle, mam problem ze znalezieniem odpowiedniego gniazdka, ażeby podłączyć blender, ponieważ w blenderach są bardzo przykrótkawe kable. No i miksujemy około 1 minuty, przynajmniej tak zalecił producent. Już czuję, że jest to, robi się to bardzo gęste. Nie robi się z tego może sztywna piana, ale naprawdę stawia opór. Zresztą też na pewno widzicie to na filmie, że coraz wolniej to opada. Na wszelki wypadek przygotowałem sobie 3 pucharki, ponieważ na tyle liczę, że starczy tej całej masy. Jedną planuję zmiksować, czyli pomieszać czekoladę i wanilię. Zobaczę, co mi z tego wyjdzie. Chociaż już widzę, że na pewno na trzeci pucharek nie starczy, niestety. Więc chyba z moich eksperymentów nic nie wyjdzie. Bardzo przyjemnie to pachnie, jestem zaskoczony pozytywnie, ponieważ już skosztowałem czekoladowego, jest on intensywnie czekoladowy, brakuje mi tylko jakiejś drobnej czekolady posiekanej w tym puddingu, ale naprawdę jest rewelacyjny i polecam już czekoladowy, ponieważ bardzo mi smakuje. To samo tyczy się wanilii, wanilia jest... Ja wolę czekoladowe budynie, więc skłaniam się ku czekoladzie, jednak wanilia też nie jest zła, jest waniliowa, jest smaczna i faktycznie przypomina on budyń zimny, więc no naprawdę jestem zaskoczony i polecam. No i specjalnie dla Was przeprowadziłem ten eksperyment, czyli wymieszałem parę kolorów, może nie jest to super estetycznie, ale eksperymentujcie, bawcie się, cześć!